Siemano ludziska, witam serdecznie w kolejnym pack openingu FIFA 16 Ultimate Team. Przed nami do trafienia drużyna Team of the Season, czyli tak zwane tosty. No i zobaczymy, czy uda nam się kogokolwiek trafić. Mamy specjalne karty, specjalne paczki, a więc wszystko składa się na jedną bardzo dobrą całość. Złote paczki po 15 tysięcy, mamy także paczki promocyjne, te za 25 tysięcy oraz no, w każdej kategorii jakieś bonusy. Tutaj będziemy otwierać chyba 10 paczek za 1500 końców, bo jest to chyba najprostsza metoda na zdobycie chociaż jednego zawodnika Team of the Season. A takiego chciałbym mieć szczególnie Polaka, no bo przydałby mi się wtedy taki kapustka na przykład do mojej ekstraklasowej zagłady, czyli do tego składu, którym gra mi się naprawdę bardzo dobrze. No i taka niebieska karta wyglądałaby tam naprawdę rewelacyjnie. Będą także złote paczki, ale zbyt wiele ich nie będzie, no bo mam na swoim koncie tylko 40 tysięcy końców, a po otworzeniu 10 tych brązowych będę miał ich o 15 tysięcy mniej, także no coś tam, może 3 złote paczki otworzymy. Tak czy siak, zaczynajmy. Pochwalcie się już teraz w komentarzu, kogo wy trafiliście, ile końców wydaliście, bo na pewno staraliście się. No to on może być akurat coś warty, bo jest z DPL. Na pewno staraliście się trafić kogokolwiek, także no ja na chwilę obecną powiem wam, że wyglądam pod tym względem no słabo, no bo dopiero co rozpocząłem przygodę z otwieraniem paczek. Mamy kondycję zespołową, bierzemy, bo jak najbardziej się nam przyda. No te karty też wyślemy do klubu. W ogóle jestem ciekaw, czy jakiegokolwiek zawodnika Team of the Season trafię. Moje szczęście, że tak powiem, w tej kwestii jest słabe. Dlatego no liczę, że tym razem jakiekolwiek uśmiechnie się do mnie. Fajny jest ten herb, nawet wam powiem, ale okej, nie będę go nigdzie zabierał. Tych zawodników te karty wyślę do klubu i lecimy z kolejną paczką. No i paczka numer 2 przed nami, mamy do wydania jeszcze 40 tysięcy monet, już mniej. Druga paczka brązowa premium, a w niej no niestety nikt, kto mógłby mnie powalić na kolana. Tych jaśków takich, że tak powiem, specjalnych wyślemy na listę transferową, chociaż wydaje mi się, że po tym, co dzieje się teraz, czyli otwieraniu Team of the Season, no rynek będzie zapełniony zarówno tymi lepszymi, jak i gorszymi zawodnikami. A więc warto kupować teraz zawodników, bo po prostu ich ceny są dużo mniejsze. Przed nami paczka numer 3, zobaczymy, czy tym razem szczęście się uśmiechnie. No kurde, gdybym nie trafił w brązowego zawodnika Team of the Season, to bym się zmartwił, bo wydaje w tym momencie końsy teoretycznie na darmo. Tu jacyś świecący się zawodnicy, okej, nie ma żadnej dobrej ligi, te karty za moment powędrują do mojego zespołu i lipa. Przed nami paczka numer 4, nadal bez jakiegoś konkretnego trafienia. Czy to się zmieni tym razem? Niestety. Ale nie, kolejny dobry zawodnik teoretycznie, no jeśli chodzi o brązowych, tutaj szału nie będzie. Aczkolwiek to nie jest to, czego szukałem. No i jesteśmy na półmetku, piąta paczka. No i ej, daj mi tego zawodnika Team of the Season. Kurczę, myślałem, że to Chelsea, ale to całkiem inne logo. No co, mamy kolejną słabą paczkę. No zobaczymy, może szóstka okaże się dla nas szczęśliwa. Ja tu już tracę nadzieję. A nadzieję matką głupi, chociaż matka swoje dzieci kocha i niech to pokaże w kolejnej paczce, bo tutaj nie ma nic dobrego. Siódemka dla niektórych szczęśliwa, dla innych, no, niewierzących w przesądy, jest normalną liczbą, a dla mnie pechowa. Kolejna paczka do dupy. Lecimy dalej, ósma paczka przed nami, 30 tysięcy nam się zostało i trafiamy Hiszpana Roberto. No nie, po prostu nie wierzę, czyżby limit zawodników Team of the Season z brązowych paczek został wyczerpany i po prostu teraz ja będę cierpiał przez to i nie trafiał żadnego dobrego zawodnika. No nie zgadzam się na to. No to lecimy z przedostatnią paczką za 1500 monet. Parce tej, zawodnik z Anglii, Richardson.
i niebieskiej karty. Jak nie było, tak nie ma. Ostatnia paczka, numer 10. Ja zamykam oczy, wy będziecie widzieć to pierwsi. Jest dźwięk, otwieram oczy, a tam... Pożal się Boże. Jest po prostu coraz gorzej. Dobra, może w tych droższych paczkach pójdzie mi dużo lepiej. Dobra, paczka za 7500 Hurricane w napaczce, a w paczce będzie... Super! Nieświecący się złoty zawodnik. To jest właśnie moje szczęście. No, na pewno paczka się zwróciła. No, chociaż 1000 końców. Bo tyle. Dostanę z Quicksela tego wszystkiego. Paczka numer 2. Ponownie Hurricane. Nie, wiecie co? Ja jednak wolę, żeby tu był na przykład Messi, taki też był w środku, no pewnie, nie muszę mieć karty Team of the Season Messiego, wolę zwykłą. No ale ja mogę sobie chcieć, a jej i tak nic mi nie da. Dobra, jeszcze dwie paczki za 7500 monet, przedostatnia, jak widzicie, Antoine Griezmann w środku, ospina. Marzyłem o tym zawodniku. Zawsze chciałem wydać 7,5 kafla na to, by trafił do mojego zespołu. Okej, okay, Kun Aguero, może to zawodnik Manchesteru City będzie tym, który da mi kogoś naprawdę dobrego. Jezu, już miałem nadzieję, że to będzie chociaż Neuer. Ale gdzieżby tam, dwóch zawodników z Schalke. Manager z Premier League. I to tyle, jeśli chodzi o tę paczkę. Dobra, mam jeszcze 5000 i wiecie to za te 5000, bo otwieram sobie paczki za 7,5, za 1500 monet, ponieważ i tak nic lepszego tutaj nie wymyślę. Wyzeruję mój licznik końców do samego końca. I tak pewnie nic nie trafię, no ale dobra, ja się nie poddam tak łatwo. Kolejna paczka, chyba tylko jeszcze jedną sobie otworzymy, bo na więcej mi nie pozwolą moje monety. Nie no, liczę jeszcze, że zawsze wyskoczy mi ktoś niebieski po tym, jak wyskakuje pierwsza karta, ale to się chyba dzisiaj nie stanie. No i ostatnia paczka w tym pack openingu. Niestety, szczęście nie sprzyja mi. I chyba tak będzie przez cały Team of the Season. Kolejny zawodnik to Bezzi, Włoch, którego pragnąłem mieć w swojej drużynie. Mamy jeszcze 1000 końców i wiecie co, chyba otworzymy sobie zwykłą paczkę brązową. A co mi tam? Paczka za 750 monet, Antoine Griezmann. Może tutaj będzie lepszy. Dobra, ja się żegnam, mam nadzieję, że wy mieliście dużo więcej szczęścia ode mnie. Jeżeli tak, to pochwalcie się screenem, komentarzem, czymkolwiek, jakimkolwiek dowodem. Również zapraszam na mój profil na Facebooku. No i mam nadzieję, że kolejnym razem będzie dużo lepiej, a jeśli chcecie kolejnych openingów, no to zostawcie kciuk w górę, zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym następnym materiałem i co? Do usłyszenia kolejnym razem, cześć!